Cześć, witajcie. Dziś swą premierę ma flagowa Motorola Edge 40 Pro. I z tej właśnie okazji opowiem Wam dzisiaj trochę o tym telefonie, powiem co oferuje i podzielę się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami z jego użytkowania. Jak widzicie, Motorola Edge 40 Pro nawiązuje stylizacją do innych spośród aktualnych modeli marki, z tym, że wykonanie tu jest oczywiście jak najbardziej premium. Obudowa z metalu i szkła, a szkło to Gorilla Glass Victus. Warto zwrócić uwagę na bardzo fajnie zaokrągloną oprawkę aparatu fotograficznego, a także na matowy tył, który stosunkowo mało się brudzi. Zaryzykowałbym twierdzenie, że ślady paluchów prawie wcale na nim nie zostają, ale jak się dobrze przyjrzeć, to gdzieś tam coś tam jeszcze jakieś może się da zauważyć, ale na pewno brudzi się to o niebo mniej niż gładkie, połyskujące smartfony. Jest to po prostu rzecz mega praktyczna. Do wyboru są dwa kolory. Ten, który widzicie, czarny i jest jeszcze Lunar Blue, czyli niebieski. Uzupełnieniem praktyczności tego smartfonu jest to, że jest wodoszczelny w klasie IP68, czyli bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o ergonomię, żadnych poważniejszych wpadek nie zauważyłem, ale niestety Motorola powieliła swój błąd, który znam już z kilku innych modeli, mianowicie dała czytnik linii papilarnych odrobinę, moim zdaniem, za nisko. Oczywiście nie każdemu to będzie przeszkadzać, dla mnie akurat nie jest to za bardzo wygodne, natomiast sam czytnik działa bezproblemowo i bez zarzutu. Smartfon robi niesamowite wrażenie swoim wyświetlaczem. Nie tylko dlatego, że jest to bardzo dobrej jakości matryca P-OLED o bardzo wysokiej jasności i równie wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu, bo aż do 165 Hz, ale samym swym designem. Ramka jest bardzo wąska, a w dodatku ekran ma zaokrąglone brzegi ze wszystkich stron, zarówno wzdłuż dłuższych boków, jak i wzdłuż krótszych mamy zaokrąglenie, co jeszcze potęguje wrażenie bezramkowości tego telefonu, a do tego sprawia, że urządzenie bardzo fajnie leży w dłoni. Po prostu mnie ekran zachwycił i myślę, że tak zostanie już do końca testów. W parze z obrazem idzie też bardzo przyzwoity dźwięk. Mamy głośniki stereo i to w dodatku, moi drodzy, symetryczne, czyli nie jest to żaden tam górny brzęczyk, tylko mamy porządne wyloty po tej stronie, jak i u dołu telefonu. Co prawda mogli to zrobić trochę lepiej, bo głośniki są umieszczone na krzyż, czyli jakbyśmy tego telefonu nie trzymali w poziomie, to zawsze któryś sobie łapami zakryjemy. No po prostu trzeba pamiętać, żeby odpowiednio chwycić ten telefon. No niemniej głośniki grają naprawdę fajnie, jest Dolby Atmos, jest oczywiście możliwość korekcji brzmienia, także jest tu naprawdę bardzo fajnie. Równie fajnie powinno być z wydajnością tego telefonu, bo jest tu topowy Snapdragon 8 drugiej generacji, są tu szybkie pamięci DDR5X i UFS 4. Zero, także jest po prostu topowo i tutaj no wiele się nie da chyba już więcej powiedzieć na temat wydajności, po prostu jest to bardzo wydajny sprzęt i nawet wymagający gracze będą tym telefonem z pewnością usatysfakcjonowani. Ale o tym jeszcze opowiem Wam we właściwej recenzji, która tradycyjnie u mnie za jakieś 2-3 tygodnie, nie wcześniej, bo ja muszę się tym telefonem najpierw dobrze srogo pobawić. Powiem Wam jeszcze też trochę o interfejsie. Interfejs Motorola, czyli MyUX, kojarzymy z tym, że jest on prawie że jak czysty Android, bez żadnych pierdółek, bez żadnych dziwnych dodatków, a to, co dodaje Motorola, to jest praktyczne i przydatne. Przypomnę tylko o kultowym geście do włączania latarki. Jest też możliwość wywoływania pewnych funkcji poprzez dwukrotne puknięcie w tył obudowy. Można sobie na przykład w ten sposób wyzwalać jakąś konkretną aplikację spośród tych, które mamy w telefonie, także to też się przydaje. Ale coś się zmieniło i niestety mi się ta zmiana nie podoba. Motorola zaczyna preinstalować aplikacje firm trzecich. Odpalam telefon i wyskakuje mi, dajmy na to, Glovo, którego ja akurat nie używam. Ktoś może używać, ktoś nie, ale ja bym chciał mieć wybór i móc zainstalować to, czego sam potrzebuję. No nie fajne jest to, ja nie mam nic przeciwko temu, że producent preinstaluje aplikacje, które są naprawdę potrzebne, albo takie, które instaluje, nie wiem, 90% uży szkodników. Ale kiedy montuje mi się tego trochę za dużo i nie są to aplikacje, powiedzmy, pierwszej potrzeby, no to już mnie to zaczyna irytować, szczególnie kiedy robi to Motorola, którą właśnie wszyscy chyba miłośnicy smartfonów kojarzą z czystym, pozbawionym śmieci interfejsem. No to już senewrati. Ale za to fotograficznie na to się Motorola podciągnęła i to fest. 60 megapikseli z przodu. Selfiaki naprawdę sztos. Tylny aparat też jest
sztosowy. Mamy tam 50-kę podstawową ze stabilizacją optyczną. Mamy tam też aparat szerokokątny, który dodatkowo robi makro. A że ma również 50 megapikseli, to i te makraski będą świetne i na pewno o niebo lepsze niż takie robione dwójeczką, którą ochoczo dokłada większość producentów. Do kompletu mamy jeszcze aparat z teleobiektywem. Co prawda nie jest to jakiś super mocny zoom, bo tylko dwukrotny, taki, no powiedziałbym, bardziej portretowy. I zdjęcia, no tak jak już widzicie, kilka próbnych fotek przewijających się w tle, są naprawdę bardzo dobre. Myślę, że tutaj wiele już się nie zmieni. Wypróbuję ten telefon fotograficznie w różnych warunkach. Jeszcze Wam o tym wszystkim szerzej opowiem, ale zapowiada się naprawdę świetnie. I myślę, że mogę to już powiedzieć. Motorola wreszcie robi zdjęcia godne super flagowca. Wreszcie. Jak będzie z baterią? Powiem Wam szczerze, za krótko tego telefonu używam, żeby stuprocentowo już Was o tym informować, ale 4600 mAh wydaje mi się, że powinno spokojnie wystarczyć na półtora dnia co najmniej. Film ten nagrywam wczesnym popołudniem, jak widzicie, i telefon od rana ma 83% baterii. Fakt, nie bawiłem się nim jakoś strasznie. Niemniej tej baterii zużył według mnie stosunkowo niewiele, a jednak coś tam na nim robiłem, także zapowiada się też całkiem fajnie, ale jeszcze fajniejsze jest tu ładowanie. Bo ładowanie nie dość, że ma 125 W, to jeszcze ładowarkę mamy w komplecie. Mamy w zestawie odpowiednią ładowarkę, a gdyby tego jeszcze było mało, to Motorola dokłada bardzo przyzwoity pokrowiec. I nie jest to, moi drodzy, zwyczajny taniutki silikon, który po pół roku robi się żółty, tylko zdecydowanie trwalszy i zdecydowanie solidniejszy kawałek plastiku, który raczej zżółknąć nie powinien. Ale wróćmy do baterii. Generalnie ładuje się w okolicach 20 minut, a do tego mamy ładowanie indukcyjne, ale już takie nie za szybkie, bo raptem 15W, czyli takie typowe dla indukcji. Nie jest to ta super szybka, modna teraz indukcja, tylko taka zwyczajna. I ładowanie zwrotne, czyli sobie na przykład możemy słuchaweczki od tego telefonu doładować mocą 5W. To też się może w niektórych scenariuszach przydać. Dla porządku jeszcze tylko dodam, że w telefonie znajdziemy oczywiście pakiet zabezpieczeń ThinkShield i Moto Secure. Jest też tryb pracy Ready For, czyli możemy sobie ten telefon bezprzewodowo przerobić na taki malutki podręczny komputerek, podłączając klawiaturę, monitor i tak dalej. I mamy coś na kształt komputera domowego, z tym, że oczywiście no z Androidem. No i na koniec cena. No tu niestety no cena jest dosyć słona, aczkolwiek ten smartfon, no rzeczywiście się z pełnokrwistym flagowcem i nie waham się tego mówić, no i cenę ma też flagową, bowiem kosztuje za wersję 12 plus 256 giga 4799 zł. Sporo, trochę dużo jak na Motorola, ktoś by może powiedział, ale pamiętajcie, świetny wyświetlacz, stereo, bardzo porządne aparaty fotograficzne, flagowe wykończenie obudowy, no to musi kosztować. Do tego jeszcze konkretne bebechy w środku, jest to całkiem sensownie zrobione urządzenie. No a z cenami, no cóż, musimy się powoli zacząć oswajać z takimi cenami, bo wiecie, tanio już było i myślę, że te ceny już raczej spadać nie będą, będą już tylko rosnąć także. Cóż, tak kończę trochę mało optymistycznie, natomiast jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tego smartfona. Po prostu polubiłem go od pierwszego uruchomienia w zasadzie i gdyby tylko tych apek w softcie nie było, co mnie zirytowało troszeczkę, no to powiem Wam, że już chyba bym mógł Wam powiedzieć, że to jest telefon, który możecie śmiało brać pod uwagę, jeżeli szukacie czegoś flagowego. A tak, no to cóż, zapraszam Was na recenzję, a dziś dziękuję za oglądanie i do zobaczenia niebawem. Hej!